Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj wracamy do projektu Wakacyjny Domek nad samym morzem, proszę Państwa. To jest gra oczywiście House Flipper. Jeżeli ktoś by z Was nie pamiętał, odcinek był już dość dawno temu, ale mam nadzieję, że Wam się on spodoba. Jeżeli tak, oczywiście możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wpaść na Instagrama, fanpage'a, no i na G2A z linku podanego w opisie pod filmem. Okej. Jako, że mój stan konta na dany moment jest ponad 1 100 000. Domek mamy tak naprawdę przygotowany pod to, żeby go wyremontować, coś w nim zrobić, to należy to w końcu zrobić na dobrą sprawę. Jeżeli macie, mówię, jakieś pomysły na ten domek, to śmiało w komentarzach też możecie to zawrzeć. No, świateł nie mamy, bo usunęliśmy ostatnim razem. Powiedzcie mi jeszcze, co to jest za brud, bo nie wiem, to jest chyba taki, który tutaj zostanie na zawsze. Świateł nie ma żadnych, tych ścian chyba usunąć nie możemy, czy możemy usunąć te ściany? O, co to taki kolor został, zielony tutaj w ogóle? On powinien taki być, by the way, czy nie? Nie mam pojęcia, chyba może taki być. Tutaj miały być do montowania rzeczy, do łazienki, tylko czy my chcieliśmy tu łazienkę? Ja sobie muszę przypomnieć przede wszystkim, co chcieliśmy tu zrobić. Na pewno trzeba będzie jakiś fajny, wypasiony ogródek zrobić. To jest przede wszystkim rzecz, którą byśmy chcieli. Tutaj trzeba zrobić jakąś taką strefę chillu na dole, żeby, wiecie, z tej strefy chillu można było przejść od razu w kierunku morza. Na górze może właśnie kwatery po prostu takie, jako jakieś spanie czy coś. Tylko też, dla ilu osób wtedy takie spanko, dla ilu osób robimy ten domek, nie? Bo tutaj mogłaby być prywatna sypialnia, ale równie dobrze nie musiałoby jej być. Pytanie też brzmi, czy my możemy wyburzać ściany, bo nie wiem. Jeżeli to wyburzymy, czy ja będę w stanie taki sam pattern założyć w ogóle, czy nie? Trochę to może być ciężkie do zrobienia. I czy moglibyśmy zrobić w ogóle z tego taki symetryczny domek, w sensie musi tu być ta ściana w ten sposób zrobiona. Zaraz zobaczymy. O kurde, mogę to wyburzyć. O kurde, zrobiłem to. Okej, okay, a możemy tu wyburzyć? O fuck, tu nie możemy. Gro komputerowa, mogę postawić tutaj identyczną ściankę jak ta, która już tu stoi, może? Mogę tu postawić ścianę? Że ja tu ściany teraz postawić w ogóle nie mogę? Czekajcie, no mogę, ale... no trochę to zdupiłem, nie powiem, że nie. Miotacz ognia już jest normalnie w gierce dodany, by the way. Dobra, no ta ściana to zdecydowanie mi się teraz już nie podoba. Ta ściana to zdecydowanie już mi tu nie leży, powiem tak. Bo czy możemy się pozbyć tego? Chyba nie możemy. No właśnie, to musi zostać niestety. Bo górę można byłoby calutką wtedy zabudować. No chyba, że zrobimy po prostu bez kitu zabudowaną górę. Tu byśmy rozwalili te ściany, byłyby nam niepotrzebne. Albo na górze zrobić po prostu jadalnię, tego typu rzeczy, w sensie kuchnię jakąś. Albo po prostu przeznaczyć tutaj całe pomieszczenie na spanko. Jakby połączyć te pomieszczenia. Okej, okay, te ściany są nam zdecydowanie niepotrzebne w takim razie. Ich się pozbędziemy w tym momencie. Cyk. Pozbędziemy się jak Karla w The Walking Dead normalnie, który ostatnio sobie znowu oglądam. Nie wiem, czy oglądaliście ludzie The Walking Dead, ale ja po kilku latach wróciłem. Akuratnie. Oho, tutaj jest taki świeży ślad w ogóle, nie? Nie można tego sprzątnąć, jak rozumiem, tej podłogi. Jezusku. O nie, 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 nie można. Trzeba byłoby panele wymienić może. Mogę wymienić sobie te panele na jakieś takie jaśniej, jaskrawy dywan heksagon w ogóle. Panele i wykładziny. Jaśniejszy panel. A ten jaki to, co to jest za panel w ogóle podłogowy? Jakbyśmy go przeciągnęli tutaj. A to jest ten sam? Czy mi się wydaje tylko? Czy to jest ten sam panel po prostu? Okej.
Dobra, to mamy teraz idealne panele, takie same. Dobra, musimy coś z tego miejsca zrobić zdecydowanie. I pytanie teraz brzmi, czy... No bo fajnie byłoby, kurde, pozbyć się tych barierek, szczerze powiedziawszy. Mogę dać pół ścianki, budowanie nadproży. W sensie to byłyby tylko takie od góry ścianki. Tu byśmy stracili przestrzeń, gdybyśmy to zabudowali. No można byłoby to zabudować, nie? Centralnie przy tym, ale... Nie wiem, bo pozbylibyśmy się centralnie takiej fajnej strefy. A to musi być niestety zamknięte, co jest najgorsze. Dobra, rozwalmy to po prostu w drobny mak i zobaczymy, co tutaj postawimy. Ściany zawsze można odbudować, powiem tak. Ściany zawsze możemy odbudować, także to nie jest większy problem teoretycznie. Dobra, cyk, 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 cyk i cyk. No, uprzątnięty domek, no, no. A że wartość tego domku spada, jak niszczę ściany? Co jest? Nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobna informacja dla mnie w tym momencie. Cyk. Tu chyba każdy trzeba będzie pojedynczo zniszczyć. Dobra, cyk. Cyk. I cyk. I cyk. I cyk. Dobra, chyba pozbyłem się wszystkich ścian. No te ściany mnie irytują, szczerze powiedziawszy. Pozbyłbym się ich już. Mamy wielką teraz przestrzeń. Jakby ją zagospodarować tutaj, tę przestrzeń? Zamknąć trochę więcej, część zostawić otwartą. To dobra, to możemy tak. Postawmy sobie ścianę wtedy tu. Zróbmy tutaj kącik. Powiedzmy, niech będzie wtedy... Tylko nie, bo tu potrzebujemy przejście, żeby było. Czyli ten kącik musi się zacząć jakby tu. Tu musi być przejście. Tu. Czekajcie. Tu ile tych ścian możemy postawić? Jezusku, nie umiem stawiać tych większej ilości ścian w tej grze, niestety. Dobra, to się gdzieś spotka na zakręcie. Co z nami będzie? Kiedy się... O, jest stawianie ścian w tej grze! No, be like! Kurde, dobra. Już postawiłeś ściankę dobrą. Cyk, działową ściankę. Dobra, cyk, cyk i cyk. Okej, okay, jest okej. Tu będzie taki zakamarek po prostu zrobiony. Tu po wejściu mogłyby być drzwi wtedy jakieś. Tylko jakie drzwi byśmy wtedy chcieli? Drzwi, 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 drzwi i okna. Futrynę możemy zrobić. Podwójną futrynę możemy zrobić. Drzwi, bo bolsułę możemy na przykład zrobić. Jakie to są drzwi? A to wyglądają jak balkonowe, takie typowe, szczerze powiedziawszy. No, trochę głupio byłoby, gdybyśmy postawili takie balkonowe. Drzwi, drzwi bolsułę. Jeszcze raz, drzwi i okna. Krótkie drzwi przeszklone do sauny, takie krótkie rozsuwane byłyby fajne, ale to są takie podwójne same w sobie tylko. Chyba że zrobimy podwójne ze szprosami, to są jakieś takie dziwne. No bo podwójne byłyby, żeby podwójne wstawić, trzeba byłoby tutaj dupnąć chyba jeszcze tę ścianę w takim razie. Dobra, dupnijmy to z powrotem. Jak mówiłem, ścianka nie jest problemem dla nas, żeby się jej pozbyć w razie W. Kupimy sobie wtedy takie, o tutaj, drzwi. No tylko trzeba byłoby jeszcze zamontować ideolo, tak, do ściany. One, widzę, będą miały problem ze ścianą, chociaż jest chyba gicik teraz. Dobra, tutaj będzie coś takiego. Możemy w sumie zrobić tylko na zasadzie wnęki. Tak. No, można coś takiego zrobić w sumie. Tylko wiadomo, no tu już nie zrobimy takiej samej ścianki, to jest problem. Możemy za to zrobić tak. Tak, przejść. Trochę tu ukrócić przestrzeń, żeby tu była taka dodatkowa co najwyżej. Dobra, niech to będzie jako przestrzeń dodatkowa.
Okej. Dobra, ścianka tu, tu i tu. Coś się tu zrobi, ale jeszcze nie wiem co. Tu może będzie taka wielka sypialnia, czy coś ten deseń. Po prostu tutaj podzielimy to po prostu w tym miejscu na dwa pokoje. O, może w ten sposób też można byłoby zrobić. Na dwa pokoje sobie to podzielić. No trzeba coś w ten deseń zrobić. Powiem wam. Można byłoby na przykład stąd pójść już. To sobie zabudować jako pokój. Tu jakiś taki tarasik mały zrobić. Tutaj też wnęka. No, żeby podzielić to na dwie strefy, a tutaj jakaś taka mała przestrzeń z jakimś takim jedzeniem, z lodóweczką. Wiecie, że można było, nie wiem, wrzucić tu łóżko dwuosobowe, tutaj dwuosobowe, albo tutaj nawet na więcej osób po prostu, wiecie. Żeby przyjechać w ileś tam osób sobie do tego miejsca. Byłoby całkiem spoko. Dobra, cyk, cyk. Dobra, to drzwi nam będą teraz potrzebne, zwykłe. Drzwi, okna, drzwi, okna, drzwi, okna. Drzwi wewnętrzne, werubiel. Okej, kuby wiele. Bo postawimy jedne i drugie. Czekajcie, gdzie jest klamka? To jest od wewnątrz, czyli to jest od zewnątrz. Tak, i tak samo gdzieś tutaj trzeba będzie postawić drzwi. Fajnie byłoby, gdyby one były naprzeciwko siebie jakoś, powiedzmy. No chyba są mniej więcej. No mniej więcej są w linii prostej, okej. Dobra, budowanie ścian, także tu cyk, ścianka, 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 anka, ścianka, cyk, cyk i cyk. Jeszcze nad drzwiami trzeba dorobić te nadproża. Okej. Tutaj. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. O, tutaj będzie w ten element konstrukcji podstawowy to wchodziło. Rozumiem. Cyk. Cyk. A był taki prosty, ładny teren tutaj zrobiony, żeby go zabudować. No. Kto to widział, proszę państwa? Kto to widział takie zabudowywanie? No ja widziałem, no. Trzeba trochę odmienić ten domek. Nie będzie on taki prosty, że tak powiem. Dobra, robimy to. I teraz tak. Co dalej, proszę państwa? No, to jest jakiś plan. W sensie jest już jakiś plan na ten początek. Czyli trzeba będzie zrobić tutaj strefę taką na szybko, żeby sobie coś zjeść ten, palnąć. Tutaj będzie raczej takie dwuosobowe łóżko. Coś w ten deseń, jakiś telewizorek na ścianie. No wiecie, tak jakbyśmy przyjechali do tego domku po prostu. Tutaj dwuosobowy z telewizorem właśnie na ścianie. A tutaj będzie taki większy pokój, nie wiem, dla grupy, dla 4-6 osób może. Coś takiego, albo dla 4 osób. Później sobie można stąd wyjść. Tutaj będzie jakaś kanapka do wychillowania, jakieś krzesełko. Tutaj ogólnie może być pełna strefa chillu. Albo tu nawet można, wiecie, tutaj można nawet, nie wiem, jakąś lodóweczkę dupnąć albo coś jeszcze. Jakieś takie rzeczy użyteczne po prostu. Żeby centralnie na dół zawsze nie trzeba było schodzić. Na dole będzie można właśnie zrobić jakąś. No na dole miała być taka główna łazienka chyba. Tutaj w tym miejscu dokładnie. No to tutaj też będzie można śmignąć. O, wtedy. Co tu można byłoby śmignąć? Boże, kuchnię, no bo kuchni nie ma. A te ściany można zniszczyć, by the way. Co jest za tymi ścianami? Nie można zniszczyć. Które ściany jeszcze możemy usunąć? Te dolne możemy usunąć ściany teoretycznie. Z tego co widzę, jeżeli się na niebiesko zaznaczają. I te dolne możemy usunąć, te możemy usunąć. Tych nie możemy usunąć. Więc łazienka może być co najwyżej szersza. Ale tu jej nie ten. A, bo łazienka w ogóle wystaje jakby z domu, tak? Łazienka jest takim elementem, tak, wystającym. Tutaj z daszkiem swoim osobnym całkowicie. Ej, ale w sumie to by było ciekawe, jakby to usunąć. Dobra, robimy renatent, jeżeli chodzi o ściany. Je pousuwamy. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać. Jak mówiłem, to i tak będziemy musieli zmienić te tapety w domu. No, nie będzie takiego pseudo drewienka na ścianach.
No, uprzątnięty domek. No dokładnie, państwo janowscy. Tak jak mówicie, tylko że tutaj już nie usunę tej jednej ścianki, bo by to chyba nie pasowało za bardzo, ale tutaj bez tego, no, może to nabrać troszeczkę, no bo tu nam ściany na dole nie są potrzebne, nie? Do łazienki ściana myślę, że się jeszcze przyda, aczkolwiek do kuchni, kuchnia połączona, trzeba to powiększyć wizualnie, nie? Jakoś. Równie dobrze kuchnia mogłaby być w tym miejscu, w którym ścianka i tak chyba, chociaż nie, no ścianka tu też nie musi być. Tak naprawdę. Nie trzeba oddzielać tej strefy od tamtej. Kibel i tak jest już oddzielony. No, w sumie możemy tak to zrobić. Usuńmy w ogóle. Precz ze ścianami tutaj. Ścianki tylko na górze. O, jak już. Cyk. Pousuwajmy dzisiaj. Dzisiaj dzień usuwania ścianek, zakładania nowych ścian tak naprawdę i obmyślania tego, co gdzie będzie, proszę państwa. Myślę, że w kolejnym odcinku można byłoby już robić wtedy dekorowanie, no i jakieś, nie wiem, malowanie, coś takiego. A dzisiaj będziemy usuwali ściany, będziemy mniej więcej gospodarować przestrzeń, co się mniej więcej gdzie może znaleźć i... O! Usunąłem drzwi palnikiem, spoko. No, uprzątnięty domek. Okej, to jeszcze trzeba rozbić, to jeszcze trzeba rozbić. To trzeba jeszcze rozbić. I to trzeba rozbić. I to trzeba rozbić, o dziwo. I to trzeba, o dziwo, rozbić. No tu... No kurde, mnie to nie pasuje, powiem wam. Czekajcie, zniszczę ten fragment i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Tak, no nie wiem. Szczerze powiedziawszy, tak dziwnie to wygląda. Ale... bo tu jest na tym poziomie, a tu jest na którym? A, no tutaj brakuje. No brakuje tej jednej jednak ścianki, powiem wam. Jedną można tutaj postawić jednak, niech sobie stoi. Będzie zaznaczona, tutaj trzeba to jeszcze usunąć z góry, żeby nie przeszkadzało. Te włączniki trzeba pousuwać trochę. Mogę to usunąć tym? Mogę. Okej, mamy jeszcze gdzieś włącznik, to go usunę miotaczem ognia. Tu na pewno jeszcze coś jest. Dobra, usunięty. Tu jest jeszcze. Usunięty. Wszystkie śmieci trzeba w ten sposób usuwać. Bez kitu w tej grze. Teraz tylko miotaczem ognia usuwanie śmieci, jeżeli o mnie chodzi. Dobra, czyli tak, jeżeli chodzi o gospodarowanie tego, to mniej więcej w ten sposób. Tutaj będzie jakaś kuchnia. Tutaj jest na łazienkę. Tutaj jest taka ścianka boczna, która po prostu jest dodatkowa później, dodatkowym przejściem. Trzeba będzie tu zrobić, jakoś to odgrodzić, ale może czymś innym niż ścianą typowo, nie? Że ten kibelek. Albo w ogóle dorobić ściankę, ale tu jest okno i to będzie takie niefajne. Na przykład dorobić jeszcze kibel, gdzieś po środku zrobić kibelek, po prostu. Najzwyczajniej w świecie kibelek mieć dodatkowy. No i coś zrobić tu na zewnątrz, myślę, bo jest dużo miejsca w ogrodzie przede wszystkim. To jest już pokoszone, tak? Jak rozumiem. To już nie może być krócej, jest skoszone. No ta trawa w niektórych tu fragmentach tak dziwnie wygląda, jakby była nie przekoszona jeszcze. Ale to chyba ostatnio już przekosiłem ją całą. Co możemy w ogóle do ogrodu dodać? Dekoracje nie. Duże oczko. Pochodnie bambusowe trzeba będzie zrobić. Ściana wodna fala, ściana wodna prosta. Basen przydomowy, mulin z kostką betonową pod... Baseny tu są w tej grze, taki stelażowy basen mały, to jest do pilzna. Oczkowodne formowe. Ej, tu można takie baseny? Basen dziecięcy, stelażowy basen duży, basen z przeciwprądem. Fontanna spady. Donice, budy jakieś. Ej, robimy basenik. Co to jest? 45 tysięcy to kosztuje. Dobra, kup teraz. Ale to małe to jest. I to jest takie wystające. To nie, ja nie chcę takiego. Ja chcę basen. Architektura, nie, to było co? Rekreacja? Czekajcie, gdzie to było? Po prostu to było chyba
Basen. Basen. Basen z piłkami, okej. Najdroższy basen gdzie jest? Albo który największy będzie? Po prostu taki chyba byłby najlepszy. Jak duży jest ten basen? Jak duży on będzie? To mnie bardzo ciekawi w tym momencie. Jak duży będzie ten basen? O, ten basenik. No i on może, i on będzie w ziemi chyba, nie? Jak ja go zrobię. Okej, to jest PogChampik basen taki. Chociaż nie wiem, czy on za duży nie będzie teraz, taki basen, powiem wam. Tak się zastanawiam. No tu jest dużo przestrzeni, nie? Basen. Tam jeszcze coś takiego jest. No mogę go kupić teoretycznie, zrobić tutaj i zobaczyć, czy on będzie fajnie wyglądał. Okej. Zróbmy sobie ten basen. Tutaj jest jakaś droga czy coś, to trzeba będzie go jeszcze ogrodzić. Ale myślę, że gdzieś tutaj, tak, można byłoby go śmignąć. Także można było posiedzieć na zewnątrz i pooglądać jeszcze morze sobie z tego basenu. Włóż basen. Okej. Przytrzymaj, aby kopać. Okej, to kopiemy miejsce na basen w takim razie. Dobra. I co teraz mam zrobić, jak już przekopałem, powiedzmy, miejsce na basen? A, włóż basen, przysyp ziemią. To jak robienie kwiatków, bez kitu. Napełnij wodą. Okej. Mamy basen. Fajne, szybko to wyszło w sumie z tym basenem. No prawie się zanurzam w tym basenie, no. Ale tak sobie poczkilować nad basenem, a tutaj macie jeszcze morze. No wiecie, nie każdy lubi też do słonej wody tam się wdupiać, nie? Do morza. To mógłby sobie właśnie poczkilować w basenie. Sam by sobie w takim basenie poczkilował, nawet będąc nad morzem. Fajna sprawa, tylko trzeba będzie to jakoś otoczyć teraz ładnie. Dajcie ludzie znać w komentarzach pod filmem, jak ładnie otoczymy sobie ten domek z basenem. Czy ten basen, czy jeszcze jakiś może drugi zrobić, może jacuzzi jakieś, jeżeli się da. No i myślę, że na ten odcinek to było na tyle, bo on i tak wyszedł już dosyć długi, myślałem, że to trochę szybciej wyjdzie. Także trzeba mieć jakiś już pomysł na kolejne gospodarowanie tego terenu, na kolejny odcinek, także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć, hejka!